Nazywam się Grzegorz Ignatowski, urodziłem się 20 czerwca 1954 roku. Moi rodzice, Szczepan i Marianna, przeprowadzili się do Gdańska na początku lat 50. z wsi w powiecie sierpeckim, ze wsi Ostrowej. Ojciec i matka pochodzili z tej samej wsi. Matka była nauczycielką, a ojciec był elektrykiem i pracował w firmie Elmor. Początkowo był technikiem, a potem skończył wieczorowo studia i został inżynierem elektrykiem. I mieszkałem z rodzicami na ulicy Węglarskiej, w jednopokojowym mieszkaniu. Na tej Węglarskiej mieszkałem do 1961 roku, ponieważ na świat przyszła moja siostra Krystyna, to w tym jednopokojowym mieszkaniu się zrobiło bardzo ciasno i rodzice szukali jakiejś możliwości powiększenia mieszkania. I wtedy się przeprowadziliśmy na ulicę Biskupią 15 i to mieszkanie, w którym mieliśmy zamieszkać, to było mieszkanie, tak zresztą jak wszystkie mieszkania w tym bloku. Były to duże pokoje z dużymi oknami, piękny widok z okna, dookoła był ogród, ale w kuchni był zlew przypominający pisuar, czyli żeliwny taki zlew i mosiężny kurek z zimną wodą. I nic więcej w tej kuchni nie było. No i była kuchnia taka węglowa jeszcze stała tam. Natomiast w przedpokoju była tylko ubikacja z taką spłuczką, się pociągnęło, to tam ta woda leciała z góry na dół, taka żeliwna, stara spłuczka jeszcze przedwojenna i nie było łazienki. Natomiast całe mieszkanie było wytapetowane i tak jak dzisiaj, czy w latach tam 50. czy 60. się malowało taki szlaczek u góry, to tam w tym mieszkaniu nie było szlaczków, tylko były listewki. Takie listewki drewniane, pomalowane na złotą farbą, na złoty kolor. Jeszcze były takie rozety na środku, gdzie tam światło było, to były takie elementy ozdobne. No i ojciec po prostu się wziął za remont, a więc zdarł te wszystkie tapety, te wszystkie listewki i pod tymi tapetami okazało się, że mnóstwo gazet niemieckich, nie? Bo te ściany, żeby wyrównać, to tam były, najpierw położone były gazety poprzyklejane, a potem dopiero szła ta tapeta. No i ojciec to wszystko zerwał, wyrównał ściany i po prostu pomalował. Natomiast te listewki mi tak się podobały, że trochę sobie zabrałem tych listewek, no bo one oczywiście trafiły do piwnicy jako opał, bo mieliśmy te piece po prostu. Mieszkanie było ogrzewane piecami kaflowymi. No i wykorzystałem je, jak budowałem kuszę. To kusza, ponieważ był w telewizji film o Wilhelm Tellu, no to wszystkie dzieci wtedy ten kuszę budowały. I z kawałka drewna, do którego się wieszak przykręcało, gumka i żeby tego rowka nie robić, to ja sobie przybiłem takie dwie te listewki złote. No i tam gwóźdź, na który się tam tą gumkę zaczepiało, kładło się strzał i strzelaliśmy. To były nasze takie zabawy. No i oczywiście ojciec się wziął przede wszystkim za łazienkę. No bo w całym w ogóle domu nikt nie miał łazienki. I ojciec był pierwszym, my byliśmy pierwsi, którzy tą łazienkę zrobili. I potem bardzo szybko po nas również Stelmaszczykowie, którzy mieszkali pod nami, też zrobili taką łazienkę. I tu ojciec, muszę powiedzieć, że bardzo mi zaimponował, bo on nie zrobił ściany z desek, tylko poprzybijał listwę, która określała kształt tej łazienki i następnie kupił płyty pilśniowe i podwójne, złożył je podwójnie i wygiął w taki łuk.
Dzięki temu, po prostu jak się wchodziło przez drzwi, to było tutaj więcej miejsca, bo nie było takiego rogu, nie? Wydzielił tą łazienkę, wyjął te drzwi, które do ubikacji i wstawił tam wannę i piecyk gazowy na początku mieliśmy. No i oczywiście w kuchni zniknął ten zlew. W to miejsce został założony dwukomorowy taki zlewozmywak z szafką. Mieszkanie się zrobiło bardzo nowoczesne. Jak mieszkałem na Węglarskiej, to naszym światem to były ruiny. Bo tam w okolicach tej szerokiej, to po prawej stronie tam były niesprzątnięte ruiny. Wiele domów było jeszcze nieodbudowanych, leżały po prostu te cegły, stosy cegieł. Natomiast tutaj, na tej Biskupiej, to się znaleźliśmy po prostu w wielkim sadzie. Dom był otoczony wielkim sadem. I było w tym budynku było mnóstwo dzieci. Bo jak tak od dołu się popatrzy, to na parterze mieszka rodzina Piwowarskich, gdzie był mój rówieśnik, Włodek Piwowarski, i miał dwie siostry i brata. Po drugiej stronie u Szatkowskich też był syn. Natomiast na pierwszym piętrze u Stylmaszczyków Krzysiek, Baśka i później dojechała jeszcze Anka. Zenek Nowicki, który był trochę starszy od nas, był Krzysiek, który był trochę starszy. Ta siostra Zenka, Czesia i brat jeszcze tam był, to oni byli dużo starsi, także my z nimi tam w zasadzie nie mieliśmy kontaktu. Tak samo u Malików nie było takich małych dzieci, były większe. A u Ruchniewiczów był Stasiek, który był też niewiele starszy od nas. I miał siostrę chyba. I na górze też było trochę dzieciaków, bo byliśmy my, czyli ja i moja siostra Krysia, i byli mgłosiekowie, których było trójka, czyli dwóch chłopaków i dziewczyna. Żyliśmy tam tak jak, trochę jak rodzina. No, gminne było pożyczanie pieniędzy, bo nie starczało. Ta Nowicka przychodziła, nasza mama też pożyczała pieniądze czasami, nie? Jak nie starczało do pierwszego. Bardzo dużo czasu spędzałem u Piwowarskich, nie? I z Włodkiem mieliśmy, na przykład robiliśmy sobie telefon, taki pudełko po paście do butów, sznurek, nie? I tam z mojej kuchni do jego kuchni, nie? Z naszej kuchni do jego kuchni. I sobie tam, wiesz, wzywaliśmy się. I to wszystko jak wyszło na podwórko, to po prostu było się z kim bawić i po prostu tam się cały czas bawiliśmy. I te zabawy takie dość wtedy popularne, czyli gra w klipę czy w palanta, nie? Czyli rysowało się koło, jeden wybijał, tam się potem rzucało tą klipą do tego koła i to bardzo często w to graliśmy. No, dziewczynki to oczywiście w klasy rysowały sobie tam te klasy i skakały, później w gumę. Bardzo popularnymi grami były przede wszystkim różne podchody i jakieś wojenne zabawy. No bo to po wojnie, wiadomo, to jeszcze czasami można było znaleźć niektóre fragmenty uzbrojenia, jakieś naboje, jakieś hełmy i tak dalej tam na tych terenach. Czasami się znajdowało i nawet fragmenty karabinów. Więc wszyscy sobie robili z drewna jakieś karabiny i tam się dzielili na oddziały i cały czas była walka i tak dalej. Potem jak telewizja tam zaczęła puszczać różne seriale, no to było i walki Indian, nie? I Wilhelm Tell i Robin Hood i tak dalej. Tak naprawdę to utrzymywaliśmy kontakt z Domadzierskimi, którzy byli najbliższymi naszymi sąsiadami, nie wiem, jaki to tam numer 13. Z Piecykami, czyli ten dom Ora et Labora. I z tymi dzieciakami, ten dom przy schodach. Oni mieli takie podwórko, takie same ściany i oni tam, betonowe podłoże, i oni tam siedzieli jak w jakiejś takiej bunkrze. Nie?
A my z góry tam na nich patrzyliśmy, my łaziliśmy przez ten płot, przechodziliśmy i łaziliśmy tam po tym zboczu. No i oczywiście cały czas tam szabrowaliśmy na tych drzewach. Jak tylko specjalistą od tego był Zenek, który ciągle chodził głodny, w związku z tym jak tylko coś tam urosło, to nawet jak jeszcze nie dojrzało, to Zenek już to tam zjadał, szczególnie agres. Na całym tym terenie rosło mnóstwo drzew owocowych i tam zastosowali ci mieszkańcy taką metodę, że co roku każdy dostawał przydzielone śliwki. Drzewo śliwkowe albo dwa, albo trzy, tam, no, w zależności od wielkości, bo to wszystko starali się robić tak, żeby było sprawiedliwie, żeby jedne owocowały bardziej, drugie mniej, więc tak dzielono. I każde drzewo co roku było taką wstążeczką. Każdy miał swoją wstążeczkę, którą zaznaczał na tym drzewie, przywiązywał. I to było na ten rok, to było jego drzewo śliwkowe, bo tych śliwek było dużo. Natomiast jabłonie i grusze, to było ich tak mało, że po prostu nie można było przydzielić każdemu tego drzewa. W związku z tym były zbierane owoce. I procedura wyglądała tak, że najpierw się wchodziło na drzewo i zrywało się ręcznie do koszy te jabłka czy gruszki i następnie układało się na tyle kupek, ile było mieszkań. A potem się resztę, czego nie można było zjąć, to się strząsało i się układało drugie kubki, bo tam były jabłka, które były potłuczone, bo spadały, więc każdy dostawał taką kubkę tych jabłek. No i oczywiście to się odbywało w zależności od tego, jakie tam ta jabłoń dojrzewała, bo jedne dojrzewały tak jak papierówka szybciej, inne później. Jakaś szara reneta to bardzo późno dojrzewała. I tak samo było z gruszkami. No i na początku to tam wchodzili nasi ojcowie na te drzewa. A potem, jak już my dorośliśmy, to my, najpierw tam Stasiek z Zenkiem, a potem ja z Włodkiem i zbieraliśmy. I cały czas to ten system funkcjonował. A jeszcze był takie dyżury na zbieranie spadów. Że każde mieszkanie miało dzień, w którym można było obejść cały sad i wszystko, co spadło, to się zabierało i można było z tego korzystać. No i w tamtych czasach, no wiadomo, to bieda była, w związku z tym wszystko było wykorzystywane. Po prostu to, co się zebrało, to, co tam zostało przydzielone, to, co urosło na śliwce, to matka wszystko to przerabiała na kompoty, na dżemy. Mieliśmy i pomidory, i praktycznie wszystko. Ziemniaków chyba tylko nie uprawiała, a wszystko pozostałe to mieliśmy. I zawsze pomidory to zaczynały się od tego, że stały w kuchni na parapecie, a potem były przesadzane i jesienią to tak naprawdę zjedliśmy to chleb ze smalcem i pomidory. To było takie stałe danie. Sporo czasu też spędzałem na drzewach zbierając głóg, ponieważ nasza mama robiła wino z głogu. A tych głogów tam mieliśmy pełno, w związku z tym też na tych głogach sporo czasu spędziłem, zrywając głóg, który później był przerabiany na wino. Od strony kuchni, jak się patrzyło, był płot, który szedł do góry tam pod tego Neptuna, tam na policji. I tam był taki wydzielony trójkąt. I tym rządziła Stelmaszczykowa. Dla nas to był ciekawy teren, bo my z Włodkiem przechodziliśmy przez płot i tam znajdowaliśmy najróżniejsze skarby. Potem okazało się, że tam była knajpa, a my tam znajdowaliśmy mnóstwo butelek. I to były takie butelki z korkami, jeszcze ze śladami naklejek, często jakieś takie wytłoczone na szkle napisy. I no to w czasach komuny, gdzie butelki były najprostsze, jakie mogły być, tak? I etykieta czerwona do wódki żytniej i zalakowane, to jak się patrzyło na te butelki właśnie takie bardzo, no dzisiaj bardzo powszechne, tak? Ale wtedy przed wojną można było właśnie tam dużo takich rzeczy znaleźć. Znajdowaliśmy tam mnóstwo na przykład takich tabliczek
z wytłoczonymi jakimiś numerami, nazwiskami, to tego było mnóstwo. No i jak już tam łaziliśmy, to podchodziliśmy pod płot milicyjny i czasami przez ten płot przechodziliśmy na ten taras, tam gdzie była ta wieża. No i zapuszczaliśmy się też do tej wieży i wchodziliśmy na górę, bo tam było tyle ciekawe, że to w ogóle nie była zamknięta ta wieża. No, teren był zamknięty, a wieża nie. No i wchodziliśmy też tam na górę. Wchodziliśmy takimi schodami krętymi i było coś ciekawe, że na ścianach były takie kafelki z obrazkami. Dziwialiśmy widok i schodziliśmy. I czasami zdarzało nam się, że nas tam złapali. Jakiś milicjant wyszedł i nas tam wyganiał stamtąd. Poza tym, no to tak na teren milicyjny, to jeszcze chodziliśmy na strzelnicę. Po drugiej stronie, tam od strony stadionu, była strzelnica i tam chodziliśmy na tą strzelnicę i szukaliśmy pocisków. I tam po prostu wygrzebywaliśmy te naboje. Na stoku, jak już się na zaroślach schodziło, to tam powstał taki jakby klub osiedlowy. No. W każdym razie, że tam mogły dzieci przyjść, tam mogły spędzać czas, tam jakieś półkolonie organizowali, jak były ferie czy wakacje, żeby rodzice chodzili do pracy, to żeby dzieci się tam nie wałęsały, to mogły tam pójść. No i mama tam się udzielała w tym klubie i w wakacje któregoś roku pojechała na obóz do Ostrzyc nad jezioro. No i tam te dzieciaki wszystkie właśnie z tej ulicy plus ja pojechaliśmy i to było naprawdę obóz przetrwania, że tak powiem. Musieliśmy sami te namioty postawić. To był namiot bez podłogi, bez stropiku. Musieliśmy zdobyć słomę, żeby mieć na czym spać, więc poszliśmy tam do gospodarza i poprosiliśmy, dał nam to. A żywiliśmy się zupkami takimi, które musieliśmy sami gotować na ognisku, w kociołku na ognisku, co w ogóle to było horror, nie? To tak naprawdę to jedliśmy chleb tam z czymś, z malcem czy z jakimś margaryną. Byliśmy w lesie nad jeziorem, kąpaliśmy się i tam, nie wiem, tydzień czy więcej może. W wakacje, no to się bawiliśmy, ale przyszedł 1 września i trzeba było pójść do szkoły. I to była taka ciekawa droga, bo schodziliśmy po schodach. Jak się szło tym chodnikiem z naszego domu, to kończył się płot i takie skośna ścieżka jakby w lewo, nie? I wchodziło się w aleję tych głogów. I trzeba było zakręcić i zejść w dół tymi schodami, ale dla nas to była za długa droga. W związku z tym, zaraz za tym, jak się kończył ten metalowy płot, niewysoki, to tam wydeptaliśmy taką ścieżkę na skrót i się schodziło do tych schodów przy takim bunkrze. Tam bunkier był, nie wiem, czy tam były jakieś liczniki wody, czy coś takiego. W każdym razie tam się zbiegaliśmy i już byliśmy na schodach. Na ulicę, to na wprost jak się poszło, to była ulica, która się kończyła tak, nie wiem, tak dużo, daleko nie sięgała. I się kończyła po prostu. Natomiast po drugiej stronie tej ulicy, na początku, jak tam się wprowadziliśmy, to tam był wielki, ogromny plac magazynowy. Tam były magazynowane materiały budowlane na odbudowę Gdańska. I tam były takie na przykład wielkie doły, ale ogromne, z wapnem gaszonym. Były baraki, w których trzymali jakieś materiały izolacyjne, jakąś supremę, czy jakąś słomę, no, jakieś drewniane te elementy, okna i tak dalej. No i oczywiście mnóstwo cegieł, zmagazynowane cegły i kamień jakiś i tak dalej. Do tego to był ogromny to był plac. I tam my się czasami bawiliśmy, ponieważ stróżem na tym placu był nasz sąsiad, ojciec Zenka,
pan Nowicki, który tam pracował i jak my tam właziliśmy, to on nam nic nie mówił, bo nas znał i tam najpierw przychodziliśmy z zenkiem, a potem bez zenka nawet przychodziliśmy. I właziliśmy do tych magazynów, robiliśmy sobie jakieś takie dziury w tej słomie, wyciągaliśmy baloty i takie tam robiliśmy korytarze, takie tunele. Powstaje pytanie, skąd mieliśmy pieniądze, nie? Żeby to, no, tą oranżadę u Kowalkiego czy korki u Płatka kupować. Naszym głównym dochodem były butelki. Zbieraliśmy butelki, ponieważ nasz ogród graniczył z tak zwanym parkiem. To przed wojną prawdopodobnie był to park, ponieważ były jeszcze ślady po ławkach, takie fundamenty tych ławek. Ławek samych już nie było. I były żywopłoty, już, które nie były już strzyżone, ale widać było, że to były żywopłoty grabowe. I tam po prostu przychodzili robotnicy, tramwajarze, kolejarze i tam po prostu w tym tak zwanym parku pili wódkę. No i zostawiali te butelki, a my tam mieliśmy najbliżej, więc oblatywaliśmy te wszystkie krzaki, gdzie oni tam siedzieli i pili i zbieraliśmy te butelki. A skup butelek te wszystkie butelki przyjmował. Wtedy nie było żadnego problemu, żeby sprzedać butelkę. W związku z tym mieliśmy, że tak powiem, stały dochód. Z Włodkiem tam dużo tych butelek sprzedawaliśmy. Drugi dochód to był złom. Chodziliśmy i zbieraliśmy złom. I tego złomu tam na tych terenach można było sporo znaleźć. W naszym domu była taczka taka domowa. Czyli wszyscy się złożyli i kupili taczkę. I to była taka nieduża taczka, więc zapakowywaliśmy zawsze złom na tą taczkę i jechaliśmy na ulicę Jasną. Tam był skup złomu i butelek też. Taka ładna willa, która zresztą tam do dzisiaj stoi, a za nią zaraz był skup. I tam sprzedawaliśmy i potem wracaliśmy. Mieliśmy wtedy też pieniądze na to, żeby pójść do kina. Kina Wrzos, które stoi teraz, w tym miejscu stoi fragment szpitala MSW. Kartuska Róg Wesołej, tam było kino Wrzos, to był taki barak, ale miało tą zaletę, i miał twarde siedzenia, to kino miało twarde siedzenia, ale miało tą zaletę, że były tanie bilety. I chodziliśmy praktycznie na wszystkie filmy takie, na które mogliśmy wejść. Chodziliśmy, dla dzieciaków to kosztowało 3,50 takiej. 3,50 to była cena chleba, pochenka chleba. Nie? Zimowe zabawy to z racji ukształtowania terenu to były przede wszystkim sanki. No i robiliśmy jeszcze takie pojazdy, które się nazywały katajka. I ta katajka to było zrobione z desek takie siedzisko z drążkiem, który się trzymało. A od spodu były przykręcone łyżwy, które prawie każde dziecko miało, takie łyżwy, które się zakładało na buty. Czyli najpierw trzeba było u szewca założyć blaszkę w obcasie i potem się zakładało tą łyżwę do buta, przekręcało i przykręcało do podeszwy. I tak na początku jeździliśmy na takich łyżwach. Później dostałem łyżwy hokejowe, w związku z tym te łyżwy użyłem do katajki. Najpopularniejszymi trasami to było od furtki milicyjnej, tam z boku była taka furtka milicyjna. I od tej furtki jechaliśmy na schody. No oczywiście końcówka tego zjazdu była nieprzyjemna, no bo się już tam człowiek telepał na tych schodach. Ale jak tak było więcej śniegu, to można było nawet na Biskupion dojechać. Jak było mniej, no to się człowiek zatrzymywał gdzieś tam w okolicach tego bunkra i tego domu, tam Ora Labora, gdzie piecykowie mieszkali. I jeździliśmy też w parku. Mieliśmy takie stoki, nazywaliśmy duży zakręt, mały zakręt, petas, krowa, no i armata, to armata. Było takie zejście do Kartuskiej i to był bardzo długi zjazd, była wydeptana taka ścieżka. My tam chodziliśmy
i tam siadaliśmy po dwóch albo trzech na sanki i tą armatą to można było nawet do samej Kartuski zjechać. To był taki najdłuższy zjazd, ale jak przyszła zima stulecia, to mieliśmy takie zjazdy, że szliśmy tam pod armatę, siadaliśmy na saniach, tam trzech albo czterech, tak jak w bobsleju. Jeden z łyżwami siadał jako pierwszy i jechaliśmy jezdnią. No, wtedy samochodów było mało, ten jeden zakręt, drugi zakręt. Dojeżdżaliśmy do Rogaczewskiego, skręcaliśmy w Rogaczewskiego i w dół Rogaczewskiego dojeżdżaliśmy i wjeżdżaliśmy na ten mostek drewniany i tam się zatrzymywaliśmy. To był taki długi zjazd, ale to tylko wtedy było możliwe, ponieważ pochylanka była brukowana i musiało być dużo śniegu i no, samochodów nie było, więc tam nie było problemu, żeby jeździć. Chodziłem z wojskiem, ponieważ jak wojsko z Łąkowej szło na poligon, maszerowali przez Biskupią i wchodzili tymi schodami naszymi. Jak weszli na górę do nas, to mieli odpoczynek, bo to był taki kawałek podejścia. I oni tam wtedy siadali, odpoczywali, a my wypadaliśmy. I oni pozwalali nam zakładać hełmy i dawali nam te karabiny, które tam, nie. I my chyba ze dwa razy, albo może trzy, to się wybraliśmy z nimi na ten poligon. Oni pozwalali nieść broń, bo wtedy nie byli obciążeni, więc my dźwigaliśmy te karabiny z tymi karabinami. Szliśmy właśnie tą pochylanką do góry, potem tam po lewej był taki ogrodnik, do tego ogrodnika też czasami chodziliśmy, zwłaszcza jak sadzonki trzeba było jakieś kupować. Ja chodziłem do kościoła, bo mnie mama wyganiała. No i trochę tak wstyd było, bo wszyscy chodzili, no to się chodziło. Ja tam niechętnie chodziłem, ale chodziłem, do bierzmowania doszedłem. Chodziłem z Włodkiem, oczywiście, chodziliśmy z Włodkiem, no i chodziłem na religię do kościoła. I w ogóle z tym kościołem to było tak, że tam proboszczem był późniejszy biskup Klus, przychodził do nas na kolędę. No i to był problem, bo jak on przyszedł do nas, to się okazało, pierwszy raz jak przyszedł, to się okazało, że on jest księdzem, który uczył religii w piątce. Jest kolegą mamy z pracy. I jak przyszedł, to siedział po prostu godzinę albo dłużej i sobie tam, wiesz, gadali, wspominali. Aż w końcu sąsiedzi przyszli i się pytają, co jest, nie? Jeszcze dalsza część kolędy musi się odbyć, nie? No i ten ksiądz był bardzo, bardzo sympatyczny, ponieważ tam, gdzie teraz jest ten parking taki wielki, to tam był kiedyś sad. I on z tego sadu nazrywał jabłek i przychodził na religię i przynosił skrzynkę jabłek i bierzcie sobie. No dla nas jabłka to nie była żadna tam jakaś atrakcja, nie? Ale dla innych dzieci, które nie miały takiego ogrodu czy sadu, no to była duża frajda i wiesz, chętnie te jabłka zjadały. Mama napisała taki tekst na konkurs i to jest jedyne wspomnienie o dziadku. Gdyby tego nie napisała, to w ogóle byś pamięć o dziadku by zniknęła, nie? A to, że ona tam napisała to i to jest u nas w domu, no to dzięki temu wiemy, jak to tam było, nie? Skąd w ogóle tam się dziadek wziął i jak tam to. Więc to jest bardzo... No, warto zostawiać, nie? Takie świadectwa. Dlatego tu przyszedłem, bo może potem nie będę pamiętał, tak jak matka, nie? I wtedy już jest za późno, nie? Albo ktoś odejdzie, tak jak Ruchniewicz, nie? Facet miałby na pewno dużo do powiedzenia.